Witam. Ja od 2 lat obserwuję to w swoim ciele, to co było dzisiaj mówione. 2 lata temu zdiagnozowała mi lekarka stawy zwyrodnieniowe, ponieważ bolały mnie stopy. Nie wiedziałem dlaczego. I powiedziała, żebym się oszczędzał. Później wsiadłem do taksówki. Okazało się, że ta, która kierowała, miała tatę taternika. Ten tata miał 6 operacji na te stawy. I ja się z nikim nie zgodziłem. Nie zgodziłem się ani z lekarką, ani z tą taksówkarką. I w takim stanie przyszedłem do kościoła i Artur uwolnił słowo wiedzy. I to jest takie słowo, że będą ci mówić, żebyś odpoczął, bo tak mi mówili, żebym odpoczął, ale ty biegnij, ponieważ to się odnowi wszystko. Odnowi się. I to jest słowo do was teraz, że te wszystkie stawy, które teraz bolą czasami, one się odnowią. Amen. One się odnowią. I jeszcze jedną rzecz powiem. W piątek przyprowadziłem do Jezusa kolejnego rehabilitanta, który był w piątek na szkoleniu w Krakowie, właśnie odnośnie tego, co mówię. I ja miałem słowo wiedzy, on też jeszcze miał słowo wiedzy w ogóle. Także to Duch mi coś takiego pokazał. I on mówił, że są 2 rowy. Że jest ten rów, którym nic nie robię. I jest ten rów, którym za dużo robię. I chodzi o to, że chodzi o ruch. Ja się wyleczyłem z tych stawów, ponieważ zacząłem chodzić po górach. Musiałem wejść w ruch. I w górach spotkałem kolejnego rehabilitanta, który był kierowcą autobusu. I on mi powiedział, że jak jest ruch, to w tych stawach wytwarzają się płyny regeneracyjne. Że one to wszystko smarują. Są ważne 2 rzeczy. Te płyny i mięśnie, które to wszystko otaczają. A mięśnie to są relacje. I to po prostu powoduje, że wszystko zaczyna być zdrowe. Mnie nic nie boli. Nic. Raptem. Amen. Amen.